Cześć i czołem, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór powinnam powiedzieć. Witam Was bardzo serdecznie w siatkarskich ligach i cieszę się, uśmiecham od ucha do ucha, bo witam Was dziś w towarzystwie fantastycznego dziennikarza związanego z siatkówką od ponad 20 lat. Krzysztof Wanio dziś razem ze mną w studiu. Witam Państwa bardzo pięknie, witam Ciebie, cieszę się, że jestem, no po prostu. No i my też się cieszymy i pokażcie to na czacie. Już widzę, że piszecie, dzień dobry, dobry wieczór. Mamy nadzieję, że będziecie rozgrzewali się teraz przez jakieś 2 minuty naszego wstępu i powitania, a potem już będzie bardzo gorąco na czacie. Dziś naszym gościem Kuba Bączek, trener mentalny, z którym porozmawiamy no właśnie o tym jakże ważnym elemencie sportu, ale myślę, że w ogóle życia. Kuba pracował z naszymi siatkarzami w 2014 roku, w ogóle pracuje z wieloma sportowcami, więc ten temat mentalu, że tak powiem, będziemy dzisiaj, Krzysztof, myślę, mocno próbowali zgłębić razem z pomocą Kuby. Tak, no bo wszystko tak naprawdę rodzi się w głowie i to nie dotyczy tylko sportu, to dotyczy w ogóle tak naprawdę naszej codzienności. Najpierw musi coś powstać w naszej głowie, a dopiero później gdzieś z tej głowy idzie polecenie do rąk, do nóg, do całego naszego ciała. Jak głowa nie wyda polecenia, ręce będą spokojnie leżeć. Jak głowa wyda polecenie, to zaklaskają. No po prostu wszystkim rządzi głowa tak naprawdę, no i chyba dobrze. No i bardzo dobrze. Jak się ma jeszcze tą głowę na karku, to mogą wyjść z tego fantastyczne rzeczy. To jest tak naprawdę kamień filozoficzny. Jak to zrobić, żeby mieć tą głowę na karku odpowiednią i mocny kark? No spróbujemy na te pytania dziś odpowiedzieć w kontekście siatkówki, w kontekście sukcesów siatkarskich, sukcesów w ogóle w sporcie. No i o tych sukcesach też porozmawiamy w kontekście Ligi Mistrzów, ale i naszych takich polskich parkietów, zarówno męskich, jak i żeńskich, czyli będzie zapowiedź tego, co będzie się działo w następnych kolejkach, plus Ligi Tauron pierwszej ligi, no ale także z Krzysztofem kilka słów zamienimy o tym, co się działo przede wszystkim w Lidze Mistrzów naszych panów, no bo już coś niecoś wiemy jak wygląda drabinka, wiemy co trzeba no zrobić, nie, no frekwencja stuprocentowa, prawda, cała trójka opuściła grupę, cała trójka będzie grać dalej. Ale będzie bratobójczy, że tak będzie powiem. Będzie bratobójczy pojedynek, ale to jest też gwarancja, że będziemy mieć w czołowej ósemce co najmniej, no nie, dwa zespoły mamy gwarantowane. Trzech się nie da zmieścić, bo Zawiercie zagra z Kędzierzynem właśnie o wejście do tego ćwierćfinału. Natomiast Jastrzębski Węgiel w kapitalnym stylu może trochę miał kłopotów w ostatnich tygodniach w lidze, gdzie przegrywał. Ciągle chyba ta wielka sensacja już przed kilku tygodni, gdzie przegrali z Zagłębiem Lubin o siebie, ale jak się okazało, Zagłębie Lubin to nie tylko Jastrzębskiego potrafi pokonać, bo także Asseco Resovia się przekonała o sile zespołu gdzieś tam jednak z dołu tabeli. Paweł, kłaniamy Ci się, tutaj mówię o Pawle Rusku, kiedyś skądinąd znakomitym przez lata libero Jastrzębskiego Węgla, więc dla niego to zwycięstwo sprzed kilku tygodni w Jastrzębie musiało mu dać ogromną frajdę, no ale w Lidze Mistrzów kapitalnie. 15 punktów do zdobycia, zdobyli 15, 6 zwycięstw, bodaj chyba tylko 2 sety stracili, 3, więc no lepiej nie. Mission accomplished, jak to się mówi, ale a propos europejskich parkietów i tego, co Krzysztof mówi, że niektórym czasem tam się noga powija na polskich parkietach, to takim zespołem zdecydowanie jest Skra Bełchatów i to obserwujemy od dłuższego czasu, chociaż ten ostatni mecz zacięty z Projektem Warszawa był, no jak dla mnie, fantastyczny, aczkolwiek jeżeli chodzi o europejskie puchary, no to Skrze wiedzie się dobrze. Dziś trzeba ten stempelek postawić. Mecz to chyba za chwileczkę zaczną, prawda? Rewanżowy mecz Galatasaray. Są faworytem. Pewnie już o nim nic nie powiemy, aczkolwiek są faworytem. Trzeba postawić, dostawić tę nóżkę. Ale z drugiej strony, Ola, gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, ba, 5 lat temu, że może nawet trudniej będzie zdobyć Mistrzostwo Polski niż wygrać Europę, no to byśmy się popukali w głowę, prawda? To akurat dobrze świadczy o sile naszej ligi, że nasze zespoły czasami lepiej radzą sobie z przeciwnikami z innych lig i to tych czołowych, przecież to Liga Turecka dobra, no Liga Włoska bajeczna, niż tu na własnym poletku, czyli to jest to, o co tak naprawdęśmy przez lata walczyli, kiedy gdzieś ta profesjonalna liga piłki siatkowej PLS dzisiaj powstawała już ponad 2 dekady temu. To o to chodziło, żeby stworzyć tak profesjonalny produkt, który będzie w Europie pewną witryną jakości polskiej siatkówki, no i taką witryną jest. Ja pamiętam czasy, skoro mówię, że ponad 20 lat, kiedy myśmy się jeszcze pod koniec lat 90. cieszyli z jednego seta wygranego z drużyną włoską u siebie. To secik to było, ach, marzenie, wszyscy wychodzili szczęśliwi z sali. Dziś pokonujemy te włoskie drużyny i dziś nawet marudzimy, że może dlaczego nie mamy 3 zespołów w ósemce
i będziemy trochę kręcić nosem, że tylko dwa. Daj Boże, zawsze dwa. Rozpieścili nas siatkarze. Liczymy, że i siatkarki nas znów zaczną rozpieszczać, jeżeli chodzi o te polskie parkiety. Ale jak widzicie, no Krzysztof Wanio w studiu to gwarancja tego, że tutaj buzie nam się nie będą zamykały, ale ja bym chciała, żebyśmy do głosu dopuścili zaraz Kubę Bączka, bo ten temat treningu mentalnego będzie naszym motywem przewodnim programu Siatkarskie Ligi w ten czwartek, tak więc... Panie Krzysztofie, co? Ruszamy z tym naszym programem i lecimy do tego wątku naszego mentalnego. Zostańcie z nami. Trening mentalny, trener mentalny, psycholog. Będę chciała to zaraz z Kubą wszystko dokładnie sobie uszeregować, ale ja myślę, Krzysztof, że tak tytułem wstępu zacznijmy w ogóle od tego, że bardzo się cieszę, że o tym mówi się już głośno, mówi się dużo, nie od roku, dwóch, bo już trochę wcześniej tak naprawdę. I dla mnie, jeżeli mówimy w ogóle o pracy z psychologiem, o tym treningu mentalnym, to pierwszym sportowcem, którego ja w ogóle widzę przed oczami, jest Iga Świątek, ponieważ od kilku lat mam wrażenie, że to ona jest taką osobą, która gdzieś bardzo mocno na ten temat zaczęła mówić w jej sztabie, a właściwie obok niej, ramię w ramię zaczęła pojawiać się Daria Abramowicz, która nie odstępuje jej tak naprawdę na krok i głośno jest mówione o tym, że na tę sferę mentalną nacisk w przypadku Igi jest postawiony ogromny. No i efekty, no to tego daleko szukać nie tak, trzeba. Tak, ja myślę, że tenisiści w ogóle już od lat chyba gdzieś z tego całego świata sportowego przestali się wstydzić. Bo gdzieś to takie było, jeśli w ogóle było, to mówiło się albo się nie mówiło, że ktoś korzysta z porady psychologa, z kontaktów z psychologiem, z rozmów z psychologiem, bo to takie wydawało się, że może to trochę niemęskie, może to pokazuje moją słabość, pokazuje, że ja sam nie potrafię, a przecież tam Józek z bloku obok to on wszystko robi sam, a ja potrzebuję pomocy. Myślę, że tenisiści pokazali po raz pierwszy w tych swoich sztabach, które zawsze siedzą na kortach, to widzimy regularnie, że tam jest nie tylko trener od przygotowania fizycznego, tam nie jest tylko mama, tata, brat, ciocia, wujek i ten trener główny, ale siedzi już coraz częściej właśnie ten trener mentalny, który wcale nie jest mniej ważny niż ten naczelny, czy ten od przygotowań. Ja czytałem w takich materiałach, ty powoływałaś się na Marka Spica bodajże. Tak, a jeszcze nawet nie zdążyliśmy wyświetlić tej grafiki, no bo właśnie, teraz bo pojawiały to jest bardzo nam się ciekawa rzecz zdjęcia i to jest ciekawe, tak, to jest kiedy ten cytat, facet który... to powiedział, bo to jest facet, widać, który ma dzisiaj ponad chyba 80 lat, a on zdobywał te 7 swoich medali złotych bodajże w Monachium w 72 roku. Skądinąd był pierwszym sportowcem w historii świata, który na jednych igrzyskach zdobył 7 złotych medali olimpijskich w 72 roku. Chyba Phelps go pobił w 2008, ale kłócił się nie będę. Też na pływalni i też Amerykanin. Ja tak, w Pekinie w 2008. Pomyślcie, jak my gdzieś jesteśmy jednak ciągle daleko. Phelps w latach 70. Już powiedział, że coś takiego jak głowa jest tak naprawdę najważniejsze. Spitz, tak, on Spitz powiedział. Phelps na pewno by się z tym zgodził. Ale na pewno Spitz się z tym zgodził. Tak. Dokładnie Spitz tak. Powiedział. Powiedział dokładnie to, co widzicie tutaj na grafice. Zaraz pewnie zobaczymy ją dokładnie. Że na udany start w 90% składa się psychika, a tylko w 10% mięśnie. To jest mocne. To jest mocne stwierdzenie, aczkolwiek od tego zaczęliśmy program i o tym mówiłeś. Ale wiesz, akurat pływanie jest fajne, bo pływanie fajnie obrazuje to, co powiedział Spitz. No bo jak pływak się przesuwa? Najpierw jest głowa. Mhm. Czyli tak naprawdę gdzieś symbolicznie tego pływaka od ściany do ściany ciągnie głowa. Głowa jest tym motorem. Jak w motorówce. W motorówce jest zazwyczaj z tyłu. U człowieka to głowa go ciągnie i dopiero ręce do tego dochodzą. Jak tego Spitza ta głowa nie ciągnęłaby do tej ściany, to mógłby machać 4 razy szybciej tymi rękami. Nie wygrywałby tyle, co wygrał. Pływanie, tak jak zresztą tenis, to też sport indywidualny, o tym mówimy, a w przypadku siatkówki, no właśnie, jest nieco inaczej, bo to sport zespołowy. I teraz... I to jest właśnie fajne, czego ja, i dlatego ja czekam na tą rozmowę z Kubą. Bo to już nie ile, musisz czekać, bo zaraz go wywołujemy. Bo ile potrafimy sobie nawet jako laicy wyobrazić taką pracę face to face, indywidualną, prawda? Tak. Spotykamy się, jesteśmy tylko we dwoje, we dwie, we dwóch i...
to jest jakby no takie obrazowe, to już znamy z filmów i tak dalej. Natomiast jak wygląda praca z grupą? Bo gdzieś praca z grupą, to mi się kojarzy kółeczko i spotkanie AA, prawda? Albo jakaś grupa pomocowa. Ale jak się pracuje ze sportowcami, to też jest rodzaj grupy pomocowej. Z grupą, gdzie masz też, wiesz, kilka gwiazd na przykład. No właśnie, jak to wszystko ogarnąć, to my nie odpowiemy sobie na to pytanie. Nie, to jest właśnie bardzo ciekawy wątek. Jak się pracuje z grupą? Kuba Bączek jest z nami. Mam nadzieję, że już się słyszymy i mam nadzieję, że za sekundę się zobaczymy. Cześć, dobry wieczór, Kuba. Widzę, że palmy w tle, ale na obrazku, ale pewnie jakbyś tam za oknem nam pokazał, to też. Tak, za oknem dzisiaj dość mocno wieje, więc nie narażając tu mikrofonu i waszych uszu, będę jednak mówił do was z wnętrza. Kuba, witamy cię bardzo serdecznie i co, zacznijmy chyba od tego, o czym my tutaj już z Krzysztofem dyskutowaliśmy sobie. I od razu targaj nas za uszy, bośmy pewnie tu mnóstwo niekompetentnych opinii przekazali, więc my już skończyliśmy naszą dywagację laików, a teraz ty nas, że tak powiem, naprowadź na prawdziwe tory, psycholog i człowiek w sporcie. Tak, bo wiesz co, i chyba wyszlibyśmy może od 2014 roku, bo ty jesteś człowiekiem, który z tą grupą pracował. Pracował z naszymi mistrzami świata w siatkówce. Powiedz w ogóle, na czym ta praca polegała? Jak ona wyglądała? To faktycznie było dość innowacyjne, jak na tamte czasy, ponieważ Stefan Antiga chciał, żeby trener mentalny był wewnątrz sztabu szkoleniowego. Już wcześniej zdarzało się, że byli psycholodzy gościnnie, lub też jakiś trener mentalny pracował raz na jakiś czas na jakichś warsztatach. Natomiast wizja Stefana była trochę inna, że trener mentalny powinien być cały czas z nami i powinien być przez cały turniej mistrzowski właśnie w 2014 roku w sztabie szkoleniowym. Co dało mi też dużo większy wpływ jakby na to, co się dzieje wewnątrz tej grupy, ale też w takich sesjach jeden na jeden, co się dzieje w głowie poszczególnych zawodników, którzy tego treningu mentalnego potrzebowali. No i też myślę sobie już jako ostatni wątek tego wprowadzenia, że to był dobry czas na to, żeby wypromować ten zawód i ten właśnie czwarty element przygotowania sportowego. Pierwszy to przygotowanie motoryczne, drugi przygotowanie techniczne, trzeci przygotowanie taktyczne i to wszyscy wiemy, natomiast teraz coraz głośniej i odważniej mówi się o czwartym elemencie, przygotowanie psychiczne. No dobrze, i teraz tak od środka. My też znamy zespoły siatkarskie. To jest z reguły dosyć hermetyczna grupa, czy to w wymiarze klubowym, czy w wymiarze reprezentacyjnym. Taka grupa, która, okej, dopuści dziennikarza, może kogoś z zewnątrz. Ale też nie każdego. Ale do pewnej granicy, prawda? Czyli, no powiedzmy, w Saloniku umownie mówiąc się przyjmą, ale już do takiego swojego osobistego pokoiku nie. I tu chciałbym wiedzieć, jak oni ciebie przyjęli, tym bardziej, że same, tak jak powiedziałeś, była to inicjatywa Stefana Antigi. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie? Patrzyli tak troszkę na ciebie, ojej, co to za facet, co z nami będzie robił, a może nam będzie jakieś elektrowcząsy proponował, albo jakiś inny rodzaj ingerencji w nasze struktury mózgowe. Opowiadaj właśnie, jak to wyglądało tak na samym początku, te pierwsze spotkania. Na pewno nie były od początku ufne. Było bardzo dużo sceptycyzmu i było bardzo dużo chowania się za poczuciem humoru, a nawet taką lekką szyderą, mówiąc kolokwialnie, i sprawdzaniem mnie, na ile oni sobie też mogą pozwolić na różne rzeczy w moim towarzystwie, no i we współpracy ze mną już takiej oficjalnej. Więc zaczęliśmy ze Stefanem, trochę się tego spodziewając od zajęć grupowych, żeby trochę na zasadzie bardziej psychoedukacji niż wchodzenia już od samego początku w jakieś głębsze emocje, pokazać, czym to jest, po co to jest, co to może dać i na jakie ewentualne wyzwania danych siatkarzy może taki trening mentalny skutecznie swoimi narzędziami odpowiadać. I dopiero z czasem, kiedy okazało się, że i można też pożartować razem, że i ja też trochę wiem o siatkówce, bo wcześniej sam w siatkówkę grałem, że dużo tych rzeczy, które robimy, są dobrowolne, powoli z dnia na dzień, ze zgrupowania na zgrupowanie, a potem już z meczu na mecz, otwartość chłopaków rosła i jednym z pierwszych, który
bardzo mocno zaczął korzystać z mojej pracy i też o tym mówił i się tego nie wstydził, był Krzysiek Igła Ignaczak, a jak doskonale wiecie, jest to ekstrawertyk, tak zwana gwiazda socjometryczna, więc jeśli on sobie pozwalał gdzieś komentować to, że o, dzisiaj o 19 idę do Kuby na sesję na jeden na jeden, no to też był to sygnał do reszty grupy, że nie ma się czego wstydzić, że o tym można pogadać, no i co więcej, można korzystać z usług Kuby. Tak, a jestem ciekawy, czy łatwiej jest paradoksalnie wejść gdzieś głębiej w relacje z kimś pokroju Krzysia Ignaczaka, czyli tak jak powiedziałeś, takiego człowieka bardzo na zewnątrz, on swoje emocje od razu widzimy na twarzy, czy na przykład, no strzelam, do Mariusza Wlazłego, do Mateusza Miki, czyli raczej chłopaków powściągliwych w okazywaniu emocji, bo oni też byli w tamtej reprezentacji. Tak, i to jest bardzo celne pytanie. No, można by było w takim uproszczeniu, trochę stosując generalizację, której raczej staram się, ale na początek, żeby wprowadzić, że faktycznie no, ekstrawertykom być może łatwiej jest nawiązać taki wspólny język i na początku płytko, a później już coraz bardziej głęboko i emocjonalnie rozmawiać z nowym człowiekiem, który właśnie, no, tak jak słusznie powiedziałeś, pojawia się w kadrze jako taki trochę intruz na samym początku i nie wiadomo, jak sobie z nim poradzić. Aczkolwiek no, jest to generalizacja, bo oczywiście no, każdy zawodnik jest inny. Nie powiemy raczej, że Paweł Zagumny był, jest ekstrawertykiem, a on też korzystał z tego treningu mentalnego i też bardzo dużo, jak sam twierdził, te zajęcia mu pomagały. Więc no, tu trzeba zawsze podejść bardzo indywidualnie. Nawet jeśli pracuje się z grupą, w tamtym przypadku było to 14 chłopaków w kadrze, tyle wtedy mogliśmy mieć w protokole meczowym w 2014, 14 zawodników, no to jednak finalnie pracuje się jeden na jeden i każdy tak naprawdę zawodnik, to jest zupełnie inna historia. No właśnie, Kuba, ja się zastanawiam, jakby, czym się różniły te sesje, no bo to jest zupełnie co innego. I praca jeden na jeden, jeżeli chodzi o taki trening mentalny, jestem w stanie sobie wyobrazić, ale my tu z Krzysztofem próbowaliśmy sobie wyobrazić pracę, taki trening mentalny z grupą, czy to były takie po prostu power speech'e, czy ty gdzieś łączyłeś sobie te kropki z tych sesji takich jeden na jeden i wdrażałeś je oczywiście no nieoficjalnie, bo to jest sesje jeden na jeden, domyślam się, że są po prostu tak jakby no, zachowane między wami, więc nie mówisz tutaj na głos wszystkim, co tam się działo, ale gdzieś połączyłeś sobie te kropki i próbowałeś to wiązać też w grupę. Jak wyglądały te sesje i czym się różniła taka indywidualna od grupowej? Zazwyczaj ja posługuję się taką filozofią od ogółu do szczegółu, czyli pierwsze zajęcia, które miałem w Spale, jeszcze przed zgrupowaniem w Bełchatowie, to były takie ogólne, czyli troszkę bardziej, żeby zachęcić do dyskusji, trochę bardziej, żeby to pokazać, trochę też w tym było show, trochę też było w tym poczucia humoru, dużo anegdot, żeby też może troszkę obniżyć poziom lęku grupy, przedstawić się i dać już do myślenia, co można by było potencjalnie robić na takich sesjach, jeśli ktoś się zdecyduje. No ale kiedy już ten ogół został powiedziany, czyli czym to jest, czym to nie jest, co robimy, czego nie robimy, w czym możemy pomóc, w czym raczej nie pomożemy, no to potem już coraz bardziej szczegółowo. Czyli wchodziliśmy na przykład w takie tematy jak proces grupowy, zarządzanie stresem, techniki koncentracji, jak sobie poradzić po porażce ze Stanami Zjednoczonymi, jedynej, która nam się w tym turnieju przydarzyła, w jaki sposób zmotywować się na Brazylijczyków, którzy dotychczas w głowach naszych zawodników no, wyglądali trochę jak superbohaterowie, bo zazwyczaj z nami w ważnych imprezach wygrywali te kluczowe mecze. No i im bardziej byliśmy bliżej finału, im dalej w las, mówiąc kolokwialnie, tym bardziej te sesje już musiały być szczegółowe. No właśnie, bo mnie ciekawą dwa takie już bardzo konkretnie. Powiedz, co możesz. Bo ja myślę, że dwa były szczególne momenty. Pierwszy początek. Pierwszy mecz na Stadionie Narodowym. Ja pamiętam, że dla widzów, dla dziennikarzy to było przeżycie. Trudno sobie nawet wyobrazić dzisiaj, co musieli ci chłopcy czuć. Ja miałem akurat taką okazję, że z nimi jechałem z tego hotelu Warszawski Wawer, tam hotel i na ten Stadion Narodowy eskortowany przez policję. Helikopter leciał nad autokarem, no więc to był naprawdę Hollywood. To James Cameron by to pewnie podobnie wyreżyserował i oni wszyscy gdzieś tam, tacy malutcy, wobec tego wielkiego, co się wokół nie dzieje i Stadion Narodowy po raz pierwszy w historii siatkówka. I drugi moment, ty już gdzieś powiedziałeś o Brazylijczykach, jak wylosowali Brazylię i Rosję. Rosja, aktualny mistrz olimpijski i tak jak powiedziałeś, Brazylia w zasadzie też niedotykalna.
I ten moment, kiedy fajnie grali, przegrali jeden mecz, są w szóstce, no ale teraz mamy Rosję i Brazylię. No to się nasza przygoda kończy. Przyznam, że wielu kibiców powiedziało, no tej góreczki to my już nie pokonamy. Czyli ten początek i ten prawie finisz. Nawiązując do tego pierwszego momentu, bardzo dużym wyczuciem i taką świadomością tego, co może się dziać w grupie, wykazał się Stefan Antiga i on bardzo roztropnie zaproponował wtedy, żebyśmy nie oglądali ceremonii otwarcia, żebyśmy przyjechali trochę później, nie od początku całego tego medialnego wydarzenia, tylko już mniej więcej w okolicach rozgrzewki, żebyśmy nie mieli też telewizora w swojej szatni i żebyśmy tam piosenką śpiewaną przez Margaret, tym, że tańczyły tam różne maskotki reprezentacyjne i tym, że ludzie już zaczęli robić no, olbrzymie widowisko na ponad 60 tysięcy głosów, gardeł, serc i umysłów, żebyśmy byli obok tego. I Stefan bardzo często mówił, że to jest mecz numer jeden. On nie dokładał dodatkowej presji na zasadzie panowie, gramy na stadionie, panowie, musimy się pokazać, panowie, musimy dobrze zacząć. Tylko Stefan, zresztą utrzymał to potem do samego końca turnieju, mówił mecz numer jeden, potem mecz numer siedem, potem mecz numer 12 i tak dalej. I starał się jakby ściągnąć z chłopaków właśnie to, o czym ty, Krzysztof, mówisz. Taką atmosferę, że to jest jakieś hollywoodzkie show, i że teraz, jeśli my, nie daj Boże, przegramy, no to koniec świata, nasze życie siatkarskie się kończy. Wejdę Stefan ci trochę słowo, do bo były, pamiętam, były takie dyskusje, nawet w federacji, w kilku w nich uczestniczyłem, że niektórzy mówili, że to był błąd, że my gramy z Serbią, bo trzeba było sobie wziąć jakiś Kamerun, gdzie nawet przy słabszej grze to my z nimi wygramy, a my sobie bierzemy w tych kosmicznych okolicznościach, wtedy bardzo mocny zespół. No dobrze, że nie pracowałeś. To nie brzmi jak postawa mistrzowska. Tak, ale tu tak się mówiło, że ktoś tu popełnił błąd, a umówmy się, jako organizatorzy mogliśmy tam przyczarować tym schedulem i tą agendą, żeby nie grać pierwszego meczu z Serbią. Więc tak, po pierwsze dobrze, że nie pracowałeś dla reprezentacji Serbii, bo Serbia zdechła mentalnie w tym meczu, o ile dobrze pamiętam. No właśnie. Tak, to prawda. Ja myślę, że chłopaków z Serbii to przerosło. Zresztą ja potem miałem też okazję rozmawiać z jednym z głównych zawodników tejże kadry i on faktycznie powiedział, że oni mieli miękkie kolana, jak wyszli tam już na rozgrzewkę. Bo jakby no, byli przyzwyczajeni do tego, że są kibice na sali, tam w Serbii też się dość żywiołowo kibicuje, no ale 60 tysięcy ludzi w jednym miejscu ponad, to oni widzieli po raz pierwszy w życiu, no i nam to oczywiście służyło. No. Na pewne rzeczy mamy wpływ jako zespół, jako sztab szkoleniowy, na pewne rzeczy wpływu nie mamy. Dostaliśmy Serbię, nie dyskutowaliśmy z tym, po prostu tą Serbię chcieliśmy jak najszybciej ograć. Tak, ja tylko tak powiem tytułem ciekawostki takiej mojej osobistej. Na tym meczu była moja mama, która wtedy poruszała się po kulach i absolutnie nie była w stanie zrobić w normalnych warunkach nawet jednego kroku bez kul. Pokonała około 10 kroków bez kuli w czasie tego meczu. To jest też dowód na to, czym jest głowa, prawda? W tej emocji zapomniała, że nie może chodzić bez kul. No i przeszła fragment bez kul. Ale teraz tak proszę tego nie robić w domu, ale owszem. Nie, tego nie wolno robić samemu w domu. Tak. Zbliża nam się próg bólu, to prawda. Ale z drugiej strony, inaczej. Pamiętam taką przed laty wypowiedź Jamesa Rodriguez'a, słynnego kolumbijskiego piłkarza. On był wtedy bardzo młody, udzielił na to pytanie bardzo dojrzałej odpowiedzi. Pytali go dziennikarze o presję, to było chyba bodaj przed mistrzostwami. Real Madryt? Tak. Przed mistrzostwami świata, jego pierwszymi w 2014 roku, miał wtedy 21-22 lata. Pytali go o presję. Ten młody człowiek z Kolumbii odpowiedział tym dziennikarzom tak. Presja? Jaka presja? Presję to mają kobiety w moim kraju, które zasypiając nie wiedzą, czy dadzą swojemu dziecku jutro coś do jedzenia, czy będą miały coś dać. A ja tylko kopię w piłkę. Moja presja, mówmy poważnie. Więc właśnie, czy my czasami z tą presją u sportowców trochę ich nie rozpieszczamy? No, ja często mówię swoim zawodnikom, swoim klientom i to im często daje też ulgę, że to nie musi być tak, że ty masz w sobie zero stresu i zero poczucia presji. Miej po prostu trochę mniej niż przeciwnik. Czyli jeśli no, mój zawodnik jest mocno zestresowany i mówi właśnie, Jakub, wielka presja, kibice na mnie patrzą, dziennikarze, tutaj prezes związku oczekuje, tutaj trener oczekuje. Ja mówię, okej, my tego nie musimy wyzerować, to jest ludzkie. Byłoby wręcz dziwne, gdybyś tej presji nie miał. Myślę, że potrzebne, bo ta presja ich napędza gdzieś. Tak. Ta tryma jest wręcz potrzebna. Natomiast ja wtedy mówię, słuchaj, zróbmy tak,
żeby w twojej głowie ta presja była możliwa do zarządzania i dobierzmy dla ciebie, konkretnie, indywidualnie dla ciebie, jakąś metodę, która daje ci trochę więcej spokoju wewnętrznego. I wystarczy, że ty masz tej presji na sobie trochę mniej niż przeciwnik, albo trochę lepiej sobie z nią radzisz, to ona nie musi być zerowa, żeby ten mecz z tym przeciwnikiem wygrać. Tak, bo to jest taka prawda, że jednego trzeba dopompować, a z drugiego trzeba, tak jak tu Ola mówi, trochę to powietrze ściągnąć, bo no, nikt nie jest taki sam i ciągle my wracamy jednak do tej pracy w grupie, no bo właśnie, na jednego trzeba zadziałać tak, na drugiego inaczej, tak jak w medycynie klasycznej, nie ma tabletki na wszystko. Niektórzy żartują, że jak leczysz wątrobę, to sobie psujesz nerki, albo odwrotnie, że jak lek leczy coś, to na pewno czemuś drugiemu szkodzi, więc tutaj trzeba być strasznie wrażliwym, bo są przypadki, Ola też o tym wie, bodajże ze świata skoków narciarskich, gdzie psycholog zepsuł sprawę. Nieważne, nie wymieniamy nazwisk, ale tak, są przykłady, gdzie psycholog, działając w dobrej wierze, mówiąc nieładnie, popsuł zawodnika. Tak. Tak, ja też, no, jako że od tego 2014 roku no, minęło już bardzo dużo czasu, więc ja pracowałem z dziesiątkami różnych drużyn i pewnie setkami zawodników, no nieraz usłyszałem, niestety, z przykrością to muszę powiedzieć, bo takie są fakty, że ktoś przyszedł do trenera mentalnego do mnie właśnie dlatego, że bardzo zraził się na psychologu. I też nie będę tu podawał nazwisk, ale w środowisku sportowym no parę takich nazwisk krąży. Jedno z tych, które Ola tutaj kiwając głową no gdzieś ma, to ja też znam. I też miałem klientów, którzy właśnie po pracy z tym psychologiem przychodzili do mnie. No ale teraz wracając do twojego pytania, Krzysztof. Ja myślę, że my potrzebujemy pokazać coś w rodzaju szwedzkiego stołu. Tak jak na stołówce w hotelu za granicą człowiek sobie może wybrać to, co dla niego jest lekkostrawne, smaczne i przyjemne, a resztę po prostu odrzuca. Tak samo musi być w tym przygotowaniu psychicznym, czyli my nie możemy dawać recept dla wszystkich takich samych, bo to tak nie działa. Ktoś będzie potrzebował techniki oddechowej, która mu obniża pompujące serce, a ktoś będzie potrzebował jakiejś przemowy motywacyjnej, żeby się właśnie pobudzić. I teraz szwedzki stół polega na tym, że my pokazujemy bardzo różny wachlarz metod i każdy zawodnik dobiera sobie to, co jemu służy. Kuba, ja tutaj widzimy twoje zdjęcia z trenerem Witalem Heinenem, czyli trenerem, z którym 4 lata później Polska znów zdobyła Mistrzostwo Świata, ale zanim zapytam cię o trenera Witala Heinena, to chciałam się zapytać jeszcze o jedno. Jak rozpoznać, że przyczyną słabszej postawy zawodnika na boisku no jest właśnie ten aspekt mentalny? Czy da się? Nie jest to trudne, nie jest to trudne. Ja myślę, że to państwo też rozpoznajecie. Często to polega na obserwowaniu mowy ciała. Jeśli zawodnik spuszcza głowę, mówiąc tak kolokwialnie, patrzy gdzieś tam w buty, wyraża taką swoją niepewność i zamknięcie postawy ciała. Jeśli gdzieś tam, nie wiem, spogląda nerwowo na trenera albo widzimy, co on za pomocą mowy ust mówi sam do siebie, bo niekiedy nawet bez fonii niektóre polskie słowa myślę, że można w transmisji rozpoznać. Jeśli on gdzieś ucieka wzrokiem od kontaktu ze swoimi kolegami, no to są takie symptomy, nie są to dowody, ale to są symptomy, że być może w jego głowie jest już teraz taki dialog wewnętrzny krytyczny, że on sam siebie teraz obwinia na przykład o to, że został 2 razy zablokowany. On sam sobie robi jakieś wyrzuty za to, że nie zagrał tam, gdzie trener mówił, w tą strefę, w którą się umawialiśmy. No i teraz często to widać po mowie ciała. No i oczywiście też liczby pokazują. No jeśli taki zawodnik przestaje już nam zdobywać punkty, a wiemy, że potrafi być skuteczny ze skrzydła albo ze środka, no to to już jest czas na to, żeby albo z nim porozmawiać na czasie, albo wręcz po prostu tego zawodnika zmienić. Ja myślę, że najlepiej też to widzi właśnie trener, który obserwuje takiego zawodnika bez tej presji, powiedzmy, w czasie treningów, a później już pod presją w czasie meczów o coś, o stawkę. Kuba, wracając teraz z kolei do Witala Heinena, bo to jest też ciekawy wątek. Byłeś w sztabie w 2014 roku. Później takiej osoby, która dbałaby o tę strefę mentalną zawodników, nie wiem, czy nie było, bo zastanawiam się, czy trener Vital Heinen i czy w ogóle w sporcie można też mówić o takich przykładach, gdzie faktycznie w sztabie nie potrzeba takiej osoby, bo trener jest tak mocną osobowością, chociaż też nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale jest osobą na tyle kompetentną, która potrafi jakby ten aspekt mentalny gdzieś też kolokwialnie mówiąc ogarnąć.
Vital Heinen ma jedną z pasji, którą jest czytanie książek na temat właśnie konstrukcji grupy, procesu grupowego i psychologii. Sam zresztą rozważał, niedawno o tym rozmawialiśmy, bo teraz trener Vital Heinen pracuje na mojej Akademii Trenerów Mentalnych jako gościnny wykładowca, o studiach psychologicznych. Jego córka jest na studiach psychologicznych obecnie i Vital rozważa, czy by się tam nie dopisać. Więc on miał ciągoty do tej psychologii, on uznał, że nie potrzebuje dodatkowego wsparcia, tylko że akurat z tym kawałkiem przygotowania on będzie sobie radził sam. Ale nie ukrywam, raz na jakiś czas konsultowaliśmy pewne rzeczy, zwanialiśmy się, potem też no, poznaliśmy się trochę lepiej, tak jak mówię, weszliśmy nawet we współpracę już poza kadrą narodową. No i wiem, że dla niego to był zawsze taki ważny element, ale akurat ten trener chciał mieć go pod opieką osobiście. Mhm. Taka jest jeszcze ciekawa rzecz. Ja tu w zapowiedzi cytowałem, pamiętam przed laty długo na ten temat z Jackiem Szołą rozmawiałem a propos przed startem i Jacek fajne rzeczy opowiadał wtedy. O rytuałach też jeszcze chciałbym, żebyś powiedział coś takiego, bo wszyscy sportowcy mają rytuały, skrajne jak Nadal, ale może inni mają troszkę mniej. Szoła stojąc na stadionie, na bieżni, na skoczni, to są 15-20 sekund do skoku. Takie fajne kroczki wykonywał. Zawsze miał głowę pochyloną, szczupły, taki pająkowaty. Podobał się wszystkim mamom, bo był taki rzeczywiście fajny, długowłosy chłopak. Skupiony potwornie gdzieś tu na dole. Tymi nóżkami tam sobie coś robił, ale zawsze powtarzał. Ja wtedy pokonałem poprzeczkę, jeśli te kilka sekund wcześniej pokonałem ją najpierw w głowie. Ja już biegnąc wiedziałem, że skoczę i wiedziałem, że nie skoczę, bo ja przed ułamkiem sekundy właśnie już to w głowie wykonałem albo przed ułamkiem sekundy właśnie ją strąciłem i nigdy mi się nie zdarzyło, mówił, żebym nie pokonał poprzeczki w głowie, a potem ją pokonał i odwrotnie. I teraz tak, tylko że skok to jest akurat fajny przykład, bo to jest ułamek sekundy. Mecz piłkarski, mecz siatkarski, hokejowy trwa kilkadziesiąt minut. Zwroty nie jest akcji. Sportem indywidualnym, jego się nie da wygrać ani przerwać, przegrać w sekundę. Ale wizualizacja, bo każdy, myślę, z nas, nie tylko sportowiec, przed jakimś ważnym momentem w życiu, nie wiem, jutro mamy fajne spotkanie, zapowiada się miło albo zapowiada się niemiło, my go sobie wizualizujemy. Wyobrażamy sobie, jak to spotkanie przebiegnie. Pierwszą randkę przerabiamy na wszystkie możliwe sposoby. I teraz tak, taki sportowiec, taki siatkarz zwizualizuje sobie mój mecz, siebie, widzę jak chcę zagrać i teraz jest problem. Jak nagle ten scenariusz się w rzeczywistości nie spełnia. I myślę, że teraz wielka umiejętność jest zmienić scenariusz w głowie. Siatkarz, piłkarz ma szansę, skoczek wzwyż nie ma szans. Bo trwa to ułamek sekundy. I jaki to jest stopień trudności właśnie? Coś sobie wyobraziłem i nagle rzeczywistość buduje mi inny scenariusz. Jak ja się teraz w tej nowej rzeczywistości zachowam? Te dwie metody, które właśnie wymieniliście, czyli rytuały, a następnie wizualizacja lub też mówiąc tak branżowo trening wyobrażeniowy, to obie metody służą obniżeniu lęku. Po to mamy rytuały, żebyśmy mieli takie poczucie, że to my kontrolujemy kort, boisko, pływalnię czy wyjście do strzelenia karnego. Po to mamy te rytuały, żeby coś sobie zrobić w takiej kolejności, w jakiej lubimy, potrafimy i robiliśmy to setki razy, bo to daje takie poczucie, że no jestem w gazie, wykonam to, co zawsze wykonywałem, mam to wytrenowane i jest po mojemu. I podobnie jest z treningiem wyobrażeniowym. Jeśli ja potrafię sobie wyobrazić, jak się przygotuję, jak będzie wyglądało śniadanie, jak będzie wyglądał dojazd na halę, jak się będę rozgrzewał, jak parę akcji rozegram sobie w głowie, to ma obniżyć zawodnikowi lęk. Czy to działa aż tak magicznie, jak mówił Jacek Wszoła, że za każdym razem, jak zobaczysz, że zagrasz asa, to zagrasz asa? Nie, ale na pewno obniża lęk zawodnikowi i pod tym kątem te metody są słuszne. Natomiast słusznie też zauważyliście drugi wątek. Bardzo trudno jest sobie wyobrazić mecz siatkarski, który trwa 5 setów, bo to byśmy potrzebowali na kozetce z tym zawodnikiem leżeć 2,5 godziny i on by mi dawno zasnął. Natomiast pojedyncze akcje, na przykład to jak wychodzi na zagrywkę, bo to akurat oprócz libero robi każdy zawodnik bez wyjątku, to możemy sobie wyobrazić, zwłaszcza jeśli mamy taktykę, że na przykład gramy na lewo skrzydłowego i raczej mu skracamy, bo on słabo atakuje, kiedy musi zrobić krok do tyłu przed najściem do ataku. No to możemy sobie wizualizować, to jest zawodnik numer 6,
6 i parę takich zagrywek w głowie, my na tą szóstkę możemy puścić, bo pewnie taki element będziesz jutro tam na meczu wykonywał. Natomiast czy możemy sobie wyobrazić cały mecz? Nie, byłoby to kontrskuteczne, nudne i ja przynajmniej tak tego nie robię, żeby ta wizualizacja trwała jakoś bardzo długo. No właśnie, to jest też fajny element zagrywka. Często obserwujemy, że trener wręcz może nawet nie nakazuje, ale mówi, jaką zagrywkę ma wykonać zawodnik. My, komentatorzy, bardzo często wtedy używamy takiej formuły, ściąga z niego odpowiedzialność, jeśli zagrywka się nie uda. No bo, powiedzmy, trener mi kazał grać w tą strefę z pełną mocą. Jak grasz z pełną mocą, to jest to ryzykowne. I wtedy zawodnik jakby jest, no, z tej odpowiedzialności, jeśli to się nie uda, zwolniony. Jak ty to oceniasz? No, ja myślę, że to jest bardziej wymóg statystyk. Tego, że my mniej więcej wiemy już przed meczem, w którą strefę warto zagrywać, bo tam jest mniejszy procent skutecznych przyjęć do rozgrywającego, albo też można rozproszyć grę po trójkącie, czyli jeśli zagrywamy na jednego konkretnego zawodnika, no to on rzadziej dostaje piłkę od rozgrywającego, jeśli jest na przykład w pozycji zachwianej przy przyjęciu. Więc tutaj bardziej statystyka, ale rozumiem, o co mnie pytasz i faktycznie, no są tacy zawodnicy, którzy akurat nie mają wysokiej kompetencji decyzyjnej. To też jest bardzo indywidualne. I teraz jeśli jest taki zawodnik, który nie za bardzo lubi decydować, albo za dużo rozkminia, mówiąc kolokwialnie, i hiperanalizuje wszystkie decyzje, no to niekiedy trener, który to wyczuje, albo też trener mentalny, faktycznie tego zawodnika prowadzi trochę bardziej dyrektywnie niż takich, którzy na przykład lubią mieć autonomię, są nonkonformistami, tak jak Michał Kubiak, czy chcą po prostu zrobić pewne rzeczy po swojemu. Tu znowu kłania się ta hiperpersonalizacja treningu mentalnego. Do każdego zawodnika musimy podchodzić po prostu inaczej. Tak, Andrzej Niemczyk też mi zawsze opowiadał. On miał dwie świetne rozgrywające w tym swoim mistrzowskim zespole, kiedy to w 2003-2005 zdobywały dziewczyny Mistrzostwa Europy i zawsze powiedział, jedną mogłem zostawić i nawet lepiej, jak ją zostawiłem samej sobie. Ona nie chciała wcale mojej pomocy. Druga potrzebowała być cały czas ze mną w kontakcie, co nie oznacza, że ja jej nakazywałem konkretne rozwiązania. Nie. Ona potrzebowała takiego mentalnego wsparcia, co nie umniejsza ani jednej, ani drugiej, obie były wybitne. Więc to o tej indywidualizacji, to jest tego takie potwierdzenie w życiu. Każdy też ma inną osobowość, inaczej funkcjonuje. To jest najlepszym potwierdzeniem właśnie tego, o czym mówicie. Kuba, a ja bym chciała się jeszcze podpytać, no właśnie, o psychologa sportowego i o trening mentalny. Czym to się różni tak naprawdę i czy to się w ogóle różni? Trochę się różni, chociaż faktycznie no wiele takich rzeczy, o których my mówimy, które robimy, to robimy bardzo podobnie. Ja zresztą też skończyłem studia podyplomowe z psychologii sportu i wiele tych rzeczy no spokojnie moglibyśmy też zaakcentować w treningu mentalnym i na odwrót. Ale mam takie wrażenie, że jeżeli zawodnik pracuje z psychoterapeutą lub psychologiem, no to tam pewien akcent będzie położony pewnie na wzorce z przeszłości. Zwłaszcza jeśli mówimy o psychoterapeucie, kimś, kto jeszcze dodatkowe 4 lata po studiach psychologicznych robił jakąś modalność psychoterapii. Natomiast my w treningu mentalnym raczej się nie skupiamy na tych wzorcach, nie pytamy o dzieciństwo, nie pytamy o relacje z tatą, o relacje z mamą. Nawet jeśli to się pojawia, to raczej są to marginalne wątki. Skupiamy się na tym, co jest przed nami, skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. I to jest choćby jedna z takich różnic, które myślę, że no, ważne są do zaakcentowania, bo zwróćcie też uwagę, że wielu psychologów, którzy dzisiaj pracuje w sporcie, była szkolona lub kształciła się w latach 80., 90., 2000. Natomiast no, też mocno trzeba wziąć pod uwagę, my jako trenerzy mentalni bardzo mocno nurkujemy w te badania, że też jest trochę inne pokolenie dzisiaj ludzi, którzy pojadą na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. To są Zety. Oni funkcjonują trochę inaczej. I teraz gdybym ja przykładał książki z lat 80. do pracy na przykład z Mateuszem Miką w 2014, czy dzisiaj na przykład, nie wiem, z Arturem Szalpukiem, no to nie za bardzo ta wiedza jest już no, jeden na jeden. To jest po prostu inne pokolenie. Pokolenie dobrobytu, pokolenie bardzo podobne do siebie bez względu na to, czy urodzili się w Pekinie, czy w Warszawie, czy San Francisco. Oni słuchają tej samej muzyki, ubierają się w te same ciuchy, oglądają te same wykłady na YouTubie TEDowskie, więc no, trochę inaczej trzeba z nimi pracować, niż uczyła tego psychologia 20 czy 40 lat temu.
Tak, dzisiaj tutaj... się już nie dzielimy na kraje, dzisiaj w zasadzie jesteśmy wszyscy mieszkańcami Ziemi jako planety coraz bardziej. No ale to właśnie się sprowadza do tego, o co też chcemy, Krzysztof, na pewno podpytać Kubę, bo zresztą przed programem o tym dużo rozmawialiśmy, czyli o tym, co mamy tu, internecie, od mediach społecznościowych. Bodźcach. O wszystkich tych bodźcach, ale zanim do tych bodźców, bo właśnie jedna rzecz tak mnie zaintrygowała w sumie, bo myślę sobie o tym treningu mentalnym, o tym, że tu i teraz, aczkolwiek no właśnie nie uciekniemy gdzieś od tej przeszłości. Bardzo często jest tak, myślę, że różne rzeczy takie prywatne, które się wiążą gdzieś z przeszłością, wpływają na postawy na boisku, na różne te zachowania i tak dalej, są powielaniem różnych schematów. I jestem ciekawa, czy ty jako trener mentalny też gdzieś nad tym czasami pracujesz, czy właśnie przekierowujesz gdzieś tego zawodnika, czy po prostu przekierowujesz jego uwagę na inne rzeczy? Ja się, Olu, wyspecjalizowałem w pracy z zawodnikami na topowym poziomie i to jest często taka praca interwencyjna. Czyli na czym to polega? Kiedy na przykład jestem w kontakcie z Robertem Lewandowskim, to nie jest tak, że my sobie robimy jakiś tam harmonogram na 3 miesiące do przodu, tylko on rano pisze do mnie na WhatsAppie albo innym komunikatorze: Kuba, dziś po treningu chciałbym pogadać. I czy masz czas na przykład o godzinie 19:30? I jeśli ja mu odpiszę, że tak, mam wtedy czas, no to interwencyjnie spotykam się z nim, żeby omówić tematy tu i teraz. Czyli coś w tym momencie się u niego wydarza, coś na przykład po ostatnim meczu siedzi mu w głowie. Pewnie, gdyby psycholog sportowy pracował z Robertem, no to chciałby z nim pracować, nie wiem, strzelam, chociaż te pół roku przed ważną imprezą, być może regularnie, być może co tydzień w środę o 18:00, więc tu też się trochę różnimy. Wiem, że psycholodzy sportu też wchodzą interwencyjnie, tego tutaj nie wykluczam, ale no ja bardziej pracuję właśnie w takiej formie, że mój klient ma do mnie telefon i może się do mnie odezwać po prostu ad hoc, co oznacza, odpowiadając już teraz na twoje pytanie, że ja tam nie mam za bardzo czasu i przestrzeni, żeby dyskutować, jak on miał relację z mamą i co mu powiedział tata 25 lat temu, tylko ja rozmawiam o tym, co go do mnie sprowadza tu i teraz, dzisiaj. Czyli ty jesteś takim lekarzem pierwszego kontaktu. Tak, to jest taki... Prawda? Punkt, cel, pojawia się tak naprawdę. Pojawia się w cudzysłowie katarek, jest kontakt z tobą, jest sprawa... I nad tą konkretną sprawą. Jeszcze ciekawa sprawa a propos... Troszkę tak. A propos w ogóle zarządzania grupą, bo siatkówka jest najbardziej skrajnie zespołowym sportem. I tak sobie teraz przypomniałem, że to były... No właśnie, bo to jest... Nie było psychologów jeszcze w tamtych reprezentacjach, chociaż u Antigi już byłeś. Ale jaki jest twój stosunek do takich historycznych decyzji? Domarski strzela bramkę na Wembley i nie jedzie na Mistrzostwa Świata. Decyzja Górskiego. Wagner... Mistrza świata Stasia Gościniaka nie bierze 2 lata później na Igrzyska Olimpijskie. Antiga wyrzuca Kurka. Wtedy jednego z najbardziej utalentowanych, jeszcze ciągle wtedy młodego pokolenia siatkarza nie bierze na Mistrzostwa Świata. Heinen bierze chorego Kubiaka. Wiedząc, że on specjalnie nie pogra, a wiemy, że skład na Igrzyska jest bardzo wąski, bo tylko 12-osobowy, mimo to bierze tego zawodnika. Jak ty na to patrzysz? Bo gdzieś z pozoru kibic myśli, no wariat, Domarskiego nie bierze, Kurka nie bierze, Gościniaka nie bierze, Kuraku, Kubiaka bierze, chodzi od kory. Z boku wygląda to na szaleństwo. Jest jeden taki element, którego często kibice nie biorą pod uwagę, który nie jest mierzalny i nie da się go przedstawić na papierze, no i teoretycznie on nie zdobywa punktów, ale w praktyce jest piekielnie ważny i te 4 historie, które przytoczyłeś, Krzysztof, są właśnie o tym elemencie, a ten element nazywa się atmosfera w grupie. Tego się nie da zmierzyć. My nie możemy tak jak temperaturę byśmy zmierzyli i pewnie mielibyśmy 36,6, mam nadzieję, albo w okolicach wszyscy w trójkę i moglibyśmy to porównać. No tego się nie da zmierzyć, przyczepiając jakiś, nie wiem, przyrząd do czoła Bartosza Kurka czy Michała Kubiaka, ale to, w jaki sposób oni wpływają na drużynę od wewnątrz w praktyce, jest niesamowicie istotne w ich ciągłym motywowaniu. Musimy też pamiętać, kibice o tym nie wiedzą, że cykl życia sportowca to jest często bardzo monotonne życie. Wstań, trenuj, zjedz, trenuj, zdrzemnij się, trenuj, idź spać, powtórz. I tak 3 tygodnie, i tak na przykład wygląda nasze zgrupowanie w Spale. Tam nie ma za bardzo fajerwerków. Żeby tych ludzi zmotywować i żeby oni nie zwariowali w środku, my potrzebujemy też atmosferę. I teraz uwaga, nawet jeśli ktoś jest pierwszą armatą świata
i kończy 80% piłek w ataku. Wiem, że to prawie niemożliwe, ale spróbujcie sobie wyobrazić. Ale psuje atmosferę od środka i my mamy 3-tygodniowe zgrupowanie w Spale, to żebyśmy się nie podusili i nie skoczyli sobie do gardeł, czasami trener decyduje, żeby takiego zawodnika po prostu odesłać do domu. Tak, i ja też się z tym zgodzę, ale tutaj widzę, że na czacie Ewa75 pisze, że tego typu decyzje mają też podłoże no, polityczne, ale to się wszystko właśnie wiąże gdzieś z atmosferą, z tymi sympatiami, antypatiami, być może gdzieś świadomością, więc myślę, że tych składowych jest tutaj wiele. Kuba, póki cię jeszcze mamy, bo ja pamiętam, że jak cię zapraszałam do naszego programu, to mówiłam, nie Kuba, 15-20 minut, ale temat jest tak ciekawy, że ciężko jest się powstrzymać, a ja bym chciała jeszcze dwa pytania zadać, jedno o właśnie o media społeczne. I czy ty masz jakieś antidotum, czy masz jakieś rady, które są uniwersalne, no właśnie, żeby się troszeczkę ochronić przed tym, co czyha, na, szczególnie na sportowców, bo jeżeli oni otworzą telefon podczas dużego turnieju, a zagrali gorszy mecz, to ja myślę, że można sobie czapkę na głowę nałożyć i powiedzieć, cześć, ja już nie gram tak naprawdę. Co zrobić, jak pracować z takimi ludźmi, bo to bardzo często są też młodzi sportowcy, których łatwo, myślę, naruszyć, a czegoś takiego te lata temu i te lata 80. gdzieś, o których wspominałeś, no tego nie było. Były gazety, była telewizja, ale to było wszystko na o wiele mniejszą skalę. Tak, znowu to jest taki temat, który no, pojawia się coraz częściej i pojawia się regularnie. Hejt internetowy, presja internetowa, porównywanie się do siebie w mediach społecznościowych. Faktycznie to jest częsty temat moich sesji treningu mentalnego. No i oczywiście jedna z metod, chociaż jest no, banalna, niczego tutaj przed wami nie ukryję. Na czas turnieju daj zarządzać tymi mediami społecznościowymi swojej partnerce, żonie, menadżerowi, PR-owcowi, jeśli masz. No i staraj się tam nie wchodzić, bo jest bardzo duże ryzyko, że znajdziesz tam jakiś hejt i to będzie ci podcinać skrzydła. Czasami stosuję też taką anegdotę, którą przeczytałem w książce Pułapki myślenia noblisty Kahnemana, który mówi, że jeśli do miski z karaluchami wrzucimy jedną wiśnię, to nadal ta miska jest dla nas obrzydliwa. Ale jeśli do miski z pięknymi wiśniami wrzucimy tylko jednego karalucha, nie mamy już ochoty na żadną z tych pięknych wiśni. I podobnie jest z komentarzami. Nawet jeśli jest 100 komentarzy pod postem siatkarza i 99 z nich mówi gratulacje, zagrałeś super, jesteś świetny, a jeden post pisze, jesteś do niczego, Antigua się pomylił, że cię zabrał na mistrzostwa, to głowę daje, że ten zawodnik myśli o tym właśnie jednym ze 100 komentarzy, który był komentarzem hejterskim. I teraz, żeby sobie tego oszczędzić, najlepsza jest profilaktyka, nie zaglądaj. Natomiast zgadnijcie, czy na moją poradę do młodych chłopaków nie zaglądajcie na social media, oni reagują nie zaglądając tam, zgadnijcie? No myślę, że zaglądają. Myślę, że wiecie co, to jest trochę bardziej skomplikowane, bo wydaje mi się, że wielokrotnie słyszałam, że nawet jeżeli nie chcą zaglądać, to gdzieś chcąc, nie chcąc, coś do nich dociera, no bo właśnie... Mają dobrych przyjaciół, którzy im pokażą. Mają przyjaciół, no ale to też jest ciekawe, to jakich ludzi sobie dobierają, bo myślę, że tak odpowiednio skonstruowana grupa wokół takiego sportowca, która jest też świadoma tego, jak takie rzeczy mogą na niego wpływać, też będzie starała się go uchronić, więc tutaj no to jest, no właśnie. To jest skomplikowane. Bardzo piękne to porównanie z tymi karaluchami, z wiśniami, sobie to zapamiętam, będę powoływał się na ciebie, jak kiedyś przyjdzie mi to zacytować. To trochę mi przypomina słynne paski informacyjne w programach informacyjnych. Nikt nie napisze, że 35 milionów Polaków szczęśliwie dojechało dzisiaj do pracy, tylko napiszemy, że w Lubuskim ktoś nie dojechał, w Wielkopolskim ktoś nie dojechał i w Małopolskim ktoś wpadł na drzewo. To są oczywiście tragedie, ale masz rację. To jest dzisiaj ten mainstream, to jest ten news dnia. Bo nie ma informacji, że to nie jest żadna informacja, że nikomu się nic nie stało. Jest informacja, jeśli ktoś niestety się potknął i my jesteśmy nie dość, że bodźcowani nieprawdopodobnie, to zazwyczaj w 80%, tak. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, negatywnymi informacjami. Bo gdyby te bodźce były jak pozytywne, to byłoby okej, to ja bym nie miał nic przeciwko temu. Natomiast my jesteśmy ciągle zagrożeni tą złą informacją, tym złym newsem. Ja nie mówię, że nieprawdziwym, bo to, że doszło do wypadku w Wielkopolskim, było prawdą. Tylko, no właśnie, sposób podania. To jest ten karaluch i ta wiśnia, że ten jeden wypadek w Wielkopolskim może nam zburzyć całą wizję całego dnia, jeśli tylko na pasku o nim przeczytamy. Niestety.
Ja mam jeszcze taki jeden wątek, ale tak. To się umówimy na następny program, ja tylko zacznę. Tak. Bo my wszyscy kochamy sportowców, gdy oni grają, gdy oni są piękni, gdy oni są młodzi, gdy oni są sprawni, umięśnieni, skaczą, podają, szybko biegają, no wyglądają fantastycznie. Natomiast to są ciągle bardzo młodzi ludzie, kiedy im się to życie kończy. Prawda? I zaczynają życie po życiu. Oczywiście wszyscy już mówimy od wieków o stresie pourazowym. Dotyczy to głównie żołnierzy. Natomiast myślę, że ciągle mało mówimy, co się dzieje w życiu sportowca po. I bo często nas co zaślepia? Przecież on na koncie ma parę milionów dolarów. Przecież on jest sławny i rozpoznawalny. No to jakież on może mieć problemy w życiu? Czy ty gdzieś spotkałeś się z tym byciem, życiem po sporcie? Chłopak, dziewczyna ma 35-36 lat i nagle z tego zenitu glorii emocji, chwały, adrenaliny, mało tego, sportowiec jest jeszcze człowiekiem, który nie organizuje sobie sam życia. Prawda? Sportowiec wstaje, ktoś mu mówi, kiedy ma przyjść na trening, mówi mu, w jakich skarpetkach, w jakiej koszulce, jeszcze mu tą koszulkę wypiorą i te skarpetki też, przyjedzie autobus, zawiezie, przyjedzie autobus, odwiezie, wszystko ma zorganizowane. I pewnego dnia, w poniedziałek, umówmy się, on się nagle rano budzi, bo wczoraj zakończył karierę, nikt nie zadzwoni, co masz dzisiaj robić, nikt nie powie, o której masz przyjść na śniadanie, na obiad i na kolację i... No może masz te miliony na koncie, a zresztą to nie tylko wszystkich sportowców dotyczy, bo umówmy się, nie każdy sportowiec to milioner. No i nagle on się budzi rano w poniedziałek, nie ma emocji, nie ma wyzwań. Tak. I co dalej? Pytanie, czy tak musi być, czy nie zacząć dbać o to już i myśleć o tym momencie właśnie, dużo, dużo wcześniej. Brawo, świetnie. To jest to, co Ola powiedziała teraz. Najważniejsze z tego mojego przydługiego wywodu. Jak... młodych chłopców paradoksalnie przygotowywać do tego, co będzie za 10, za 15 lat, choć to jest, ja sobie zdaję sprawę, trudne, no bo to jest trochę tak, jakbyś mówił 20-latkowi, pamiętaj o emeryturze. No, niemożliwe. Tak, jeszcze dwa wątki dodałbym do tych, które tutaj fajnie wymieniliście, bo wielokrotnie pracowałem ze sportowcami na schyłku kariery albo też właśnie po jej zakończeniu. Jeden z tych wątków to jest silne uzależnienie od adrenaliny, od akcji, od jakichś emocji, od presji. No i teraz faktycznie, jeśli z wtorku na środę tej adrenaliny nie ma, no to powstaje takie ryzyko, że ciało i umysł później też będą szukały tej adrenaliny w mało bezpiecznych miejscach. Niekiedy są to używki, niekiedy są to kasyna, niekiedy są to jakieś sporty ekstremalne. I takie też przykłady są. A drugi element, który się regularnie powtarza, to potrzeba nauczenia się rodziny od nowa. Bo wyobraźcie sobie sportowca, który spędzał dotychczas około 200 dni w roku na zgrupowaniach, wyjazdach, igrzyskach olimpijskich i gdzieś tam poza domem, a teraz od poniedziałku do niedzieli on jest z żoną lub z mężem, z dwójką dzieci na 45 metrach kwadratowych i trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, bo przecież to są moi najbliżsi. On nie jest też do tego gotowy i to też nie jest tak, że to jest łatwe z wtorku na środę, kiedy kończy się karierę. No i to, co ja robię, odpowiadając już konkretnie na wasze pytanie, to staram się znaleźć taką drugą sferę w życiu tego młodego człowieka, który no jest trochę z obsesją na jednej, i to jest sport zawodowy, która też byłaby dla niego pociągająca. Niekiedy jest to hobby, niekiedy jest to rodzina, niekiedy jest to zarabianie faktycznie, niekiedy są to media społecznościowe, czyli żeby była taka druga sfera. I kiedy mamy tą taką już rozdzieloną energię na dwie różne sfery pod koniec kariery, to jest większa szansa, nie ma gwarancji, ale jest większa szansa, że po zamknięciu tego jednego głównego wątku, czyli sport zawodowy, ten drugi zajmie bezpiecznie miejsce w dobie, w ciągu godzin, doby tego człowieka. No i dzięki temu mniejsze jest ryzyko, że ten człowiek pójdzie na przykład do kasyna przegrać pieniądze, które tak długo zarabiał. Słuchajcie, będziemy powoli kończyli, bo chcemy cię, Kuba, też puścić, żebyś pokorzystał ze słońca w LA. Aczkolwiek mieliśmy poruszyć tutaj dzisiaj bardzo ważny też temat, jakim jest depresja w sporcie, ale żeby połączyć to z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, to ja zapytam, Kuba, czy depresja w sporcie, to hasło łączy się właśnie przede wszystkim ze sportowcami u schyłku kariery, czy to tutaj nie ma zasady i może się pojawić tak naprawdę w trakcie, czyli gdzie jesteś jeszcze na tym szczycie, tak? W glorii, w chwale.
Tak, ta depresja, no, na którą mówi się, że choruje już na świecie 350 milionów ludzi, mówimy tu o skali całej planety, 350 milionów ludzi, to jest wielka armia ludzi, którzy pobierają środki antydepresyjne z apteki. To jest choroba bardzo demokratyczna. To może się zdarzyć i u sportowca, i u polityka, i u studenta, i u emeryta, i u człowieka, który ma 14 lat. Coraz częściej też słyszymy o depresji dzieci i młodzieży. Natomiast no faktycznie, jako że sportowcy to jest też spora grupa społeczna, prawda? To są tysiące ludzi. Może nawet dziesiątki tysięcy, gdybyśmy wszystkie dyscypliny pozbierali, no to siłą statystyki jakiś procent tejże licznej grupy to jest procent osób, które się zmagają z epizodem depresyjnym. I daj Boże, żeby oni mieli w sobie siłę i odwagę, aby poprosić o pomoc, zwłaszcza pana psychiatrę lub panią psychiatrę, zwłaszcza lekarza, ale również psychoterapeutów, psychologów czy nas, trenerów mentalnych, bo no niestety depresja tak odłożona sama sobie na zasadzie, a może to minie, raczej nie minie, depresję po prostu trzeba leczyć. Tak, i myślę, że taką gdzieś puentą też mogłoby być to, że gdzieś patrząc na tych sportowców, tych herosów, tych świetnie wyglądających zewnętrznie ludzi, bardzo często w środku oni są równie delikatni, wrażliwi jak my i wcale ich umysły nie są zbudowane i skonstruowane ze zwałów, mięśni i mocnych ścięgien. Tak naprawdę tam jest człowiek identyczny jak my, to co powiedziałeś, że pewne przypadłości no, nie mają ani wieku, ani zawodu, ani szerokości i długości geograficznej. I tu nie ma na to odpornych. Tak, a już taką puentą całkowitą, myślę, jest też komentarz jednego z naszych widzów. TechnoViking pisze: bardzo dobrze, że w dzisiejszych czasach zdrowie psychiczne stawiamy na równi ze zdrowiem fizycznym i dodam do tego, że po prostu o nim mówimy i coraz odważniej o tym mówimy, bo myślę, że ukrywanie tego i nie mówienie głośno jest chyba najgorszym, co można zrobić. A to ja przeczytałem tutaj już bardzo fajny sposób na ten poniedziałek pierwszy po wtedy się żeni i znowu wszystko ma organizowane. A. No to chłopaki. To ja tutaj może zakończę apelem. Przed ołtarze. Chłopaki przed ołtarze. Ale czy to działa w dwie strony? O, właśnie, to jest kobieta. No właśnie. Czy kobieta będzie mieć od poniedziałku wszystko przez tego swojego mężczyznę zorganizowane? To jest pytanie. Zależy na kogo trafi. Tak, ja tutaj pozwólcie, że zakończę takim małym apelem do naszych telewidzów, widzów i do osób, które gdzieś później będą może czytać czat i oglądać. Nie bójmy się prosić o pomoc. To już nie te czasy, gdzie praca z trenerem mentalnym czy z psychologiem to jest coś wstydliwego. Naprawdę. Tak jak mamy wysypkę, idziemy do dermatologa, nic w tym dziwnego. Tak jak boli nas być może serce albo mamy kołatanie, idziemy do kardiologa. Tak samo bardzo normalnym, zwyczajnym, ludzkim jest zapisać się na sesję do psychiatry albo iść na sesję treningu mentalnego. Bardzo jest to ludzkie i mam apel, żebyśmy się nie bali prosić o pomoc, jeśli coś jest nie tak. Tak, bo to działa w obie strony. Niezdiagnozowana depresja może być bardzo niebezpieczna, ale czasami coś, co wydaje nam się depresją, nie jest depresją. I wtedy kontakt ze specjalistą nam wyczyści sprawę. Tu zresztą jeden też z wpisów o tym mówi, że no, nie każdy katar to już jest choroba śmiertelna, prawda? I nie od razu trzeba iść do szpitala i zażywać antybiotyków. Więc to w obie strony działa. I zdiagnozuje nam depresję, ale też zdiagnozuje, że to nie, po prostu mamy troszkę gorszy dzień, ciśnienie spadło, coś nas zdenerwowało, to nie jest żadna depresja i nie ma się czym przejmować. Działa w obie strony. Przede wszystkim dbajmy o siebie. Kuba, bardzo uprzejmie Ci dziękujemy, że byłeś dzisiaj z nami. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Trzymaj się. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Kuba Bączek miał być z nami na 25 minut, a żeśmy się rozgadali. Ale spokojnie, to co mamy w planie jeszcze będzie, a Krzysztofie mamy co dalej. Zapraszamy Was na tę część naszego programu. Co dalej? Dzieje się cały czas i dziać się będzie dalej. Plus Liga szaleje i tutaj galopuje do przodu, ale w międzyczasie jeszcze Liga Mistrzów. No i słowo o tej naszej Lidze Mistrzów. Spójrzmy na wyniki meczów, które polskie zespoły rozegrały. Jeżeli chodzi o Jastrzębski Węgiel, no to tutaj już byliśmy spokojni. Jastrzębski Węgiel, tak jak Krzysztof powiedziałeś na początku programu, przypieczętował tylko awans
do ćwierćfinału. No a jeżeli chodzi o pozostałe nasze zespoły, no to porażką zakończyło się starcie Zawiercia i Zaksy. No i te zespoły powalczą w barażu o awans. Rywal czeka trudny w ćwierćfinale. Tak, ale kto jak nie polskie zespoły? Jastrzębski jest w ćwierćfinale, o ćwierćfinał w ramach pary barażowej zagra grupa Azoty z Aluronem Zawiercie. No powiem tak, troszeczkę może lekkie jest rozczarowanie w tej konfrontacji Zawiercia z Berlinem, ale może to jest taka wyświechtana prawda, często się o tym mówi, że przecież zawodnicy, którzy tworzą dzisiaj Zawiercie, to nie są faceci, którzy nie grali w Lidze Mistrzów, którzy nie grali w swoich reprezentacjach, ale mimo wszystko gdzieś ten pierwszoroczniak, a takim jest Zawiercie, może musi to Frycowe zapłacić, bo ja wyżej stawiam potencjał Zawiercia niż Berlina. Fajny, poukładany zespół, ale też trochę złożony w pewnym mierze z zawodników już w plus lidze niechcianych, a przynajmniej przez te topowe kluby, a myśmy jednak tą rywalizację z Berlinem przegrali, podobnie Ankara. To była o tyle trudna grupa, że tam były rzeczywiście trzy mocne drużyny, a Halbank, Zawiercie i Berlin, z tym, że wydawało mi się, że potencjał czysto siatkarski na papierze największy jest Zawiercia, bo Halbank Ankara, no dobrze, ma Abdelazisa, okej, ale pozostali zawodnicy absolutnie bez kompleksów nasi w stosunku do nich. Tak, ale wiesz co, tak się zastanawiam, bo zacząłeś mówić o Zawiercie, a ja już myślałam o Trento i o Zaksie tak naprawdę, ale faktycznie jeżeli chodzi o Zawiercie, ja zastanawiam się, jedna sprawa to jest, że ten klub faktycznie zadebiutował w rozgrywkach. Tak. Nie zawodnicy, ale klub. No i ciągle jest. Tak. I Ligę Mistrzów może wygrać. Jest, ale wiesz, też nie zapominajmy, że jeżeli chodzi o tę Plus Ligę, jest naprawdę intensywnie. I dla takiego zespołu, który debiutuje w Lidze Mistrzów, ma tutaj naprawdę gorący czas, tym bardziej, że Zawiercie no, ręki nie odstawia, nogi też tam nie i w czołówce się bije dzielnie. Tak więc ja i tak jestem pod wrażeniem tego, jak Zawiercie w tej Ja życzę Zawierciu poradziło. W takim kontekście już czysto siatkarskim, sportowym, żeby udało się Michałowi Winiarskiemu, wiem, że to łatwe nie jest, zbilansować troszeczkę ten zespół siatkarsko, bo jeśli są mecze, gdzie najmniej piłek na skrzydle do ataku dostaje Konarski. Okej, jakbyśmy wszystkie te mecze wygrywali, nie ma uwag. Zwycięzcy się, że tak powiem, nie zagląda. Chociaż ale my dziennikarze lubimy to. Tak, ale bo czasami ta dystrybucja Uroż Kowaczewicz i reszta jest moim zdaniem lekko zachwiana. Wiemy, że Uroż lekko to jest... Lekko to powiem ci. No właśnie, wiemy, że Uroż to jest wielka indywidualność, siatkarz wybitny, ale to jest taki siatkarz, który trzy mecze ci wygra, ale od czasu do czasu też mecz przegra. I tutaj myślę, że Michał jest tego świadomy, był wybitnym siatkarzem, jest bardzo dobrym trenerem, za dużo widział, za dużo przeżył, żeby tego nie rozpoznawać. Oby teraz umiał tylko zadziałać, żeby ten towarzysz, no bo to poprzez jego palce to wszystko idzie, no bardziej to wszystko bilansował. Jeśli chodzi o Jastrzębski, który tak pięknie grał w tej fazie Ligi Mistrzów, to jest bardzo fajny zespół, na pewno z najmocniejszą ławką spośród tej trójki, czyli Kwadratem. Tak, chociaż też w tym sezonie z problemami. A no właśnie, zaczęli świetnie. Tam widzę gdzie indziej pewien kłopot. Mendes jest świetnym szkoleniowcem. Gdyby była jego, zawsze słuchał, to chyba dla zespołu też byłoby lepiej. Początek sezonu Francuza rewelacyjny, ale to, tak, ale to też jest taki zawodnik, który... No, wiesz, my się powiem z Zbyszkiem krótko, Bartmanem to jest grupa że przyjacielska kontrakt. Erwina Ngape i to mówi wszystko. To mówi bardzo dużo. Tak, tak. To jest grupa towarzyska sygnowana przez Erwina Ngape. Ngape zna cały świat i tak jak się nim czasami zachwyca, tak czasami się na niego wścieka. I trochę, choć jest na razie jeszcze nie w tym kapeluszu chodzi co Ngape, Błaje ma podobne tendencje, tak bym to króciutko i delikatnie powiedział. A Zaksa, to jeszcze o Zaksie. Tak, słowo o Zaksie, która... No, o Zaksie powiem inaczej. Bójcie się Zaksy. To jest zespół, w którym jest jakość i taka, powiedziałbym, przez lata uzyskana szlachetność. Mistrzowskie DNA. Tak jest, mają coś takiego. Bednosz. Ja uważam, że w przypadku Bartka trafił do najlepszego zespołu ze swojego punktu widzenia. To jest chłopak, który trochę orbituje wokół polskiej siatkówki od kilku lat.
To, że w innym był klubie, to nie, no grają zawodnicy w innych klubach, ale orbituje wokół reprezentacji. To jest taki trochę ciągle ładny, ale nie zawsze chciany. Mówię ładny w sensie siatkarskim, nie mówię, nie, na temat urody Bartka się nie To nie ten program, wiesz. Nie ten program, tak jest, to po północy. I na innych kanałach. I uważam, ale teraz wszystko leży po stronie Bartka. W Kędzierzynie przez ostatnie lata wielu siatkarzy nabrało, jak ja to nazywam, męskości i rycerskości. Janusz, Kaczmarek, Śliwka, oni tam wszyscy zbudowali swoją męskość, swoją światarską rycerskość. I Bartek ma szansę, ale on musi z siebie dać tam wszystko. To nie chodzi o to, on nigdy nie będzie najlepszym przyjmującym na świecie. On popełni parę błędów, mi nie chodzi o punkty i statystyki. On ma szansę w Kędzierzynie stać się siatkarzem na miarę talentu, który posiada i wtedy, jeśli to zrobi, to oczywiście będzie to z korzyścią także dla Kędzierzyna i dla naszej siatków. Tak, ale widzisz, tutaj też czytam komentarze Ewy 75, a propos meczu wczorajszego, to że Zaksa szybko zgasła dwa sety miodzie, a potem sporo błędów własnych i właściwie sami tę przegraną wypracowali. Zresztą w tym sezonie widzieliśmy też, jak Zaksa sobie potrafiła wypracować tak naprawdę swoją porażkę na życzenie. Mówisz o Bednożu, ja czekam, tego czasu nie ma dużo tak naprawdę, bo ten sezon pędzi, wchodzi w trakcie sezonu tak naprawdę i wszyscy oczekują, myślę, tego, o czym Krzysztof mówisz, tej ekstra jakiejś takiej jakości, której brakowało Zaksie w tym sezonie, bo odszedł Kamil Semeniuk i ta luka nie została gdzieś wypełniona, więc wszyscy liczą, że Bartek Bednosz gdzieś tam chociaż w części to zastąpi. Czasu nie ma dużo, tutaj widzę też, że Zaksa to jest tylko ten sezon i potem Bartek znów odlatuje tam na te inne orbity tak naprawdę i zastanawiam się, czy on będzie w stanie i też wiesz, z takiego aspektu mentalnego, jak to dźwignąć, bo to nie jest łatwe. Przyleciał sobie do Azji, ja wiem, o jakim zawodniku mówimy i to nie jest jakiś pierwszy, lepszy tutaj chłopak, który może czegoś nie dźwignąć, ale znów na Bartku jest bardzo duże takie, mam wrażenie, obciążenie, bo te oczekiwania, bo on ma, które podnieść to, co tak, on ma coś tutaj poprawić i podnieść, żeby Zaksa prawdopodobnie nie zdąży być Semeniukiem. Oby zdążył, ale pewnie nie zdąży być Semeniukiem z poprzedniego sezonu. Ja to, co powiedziałem o Bartku, bardziej rzeczywiście może nie z myślą o Kędzierzynie, tylko o nim samym. Bo ja bym chciał, pod kątem reprezentacyjnym. Tak, ja bym chciał, żeby ten chłopak nam się, mówię troszeczkę opisowo, w tej siatkówce nie zmarnował. Bo okej, mamy medale, dwa mistrzostwa świata, wicemistrzostwo świata, co chwilę mamy fajną, dobrą młodzież, tu się Semeniuk pojawia, tu dziś Olek Śliwka jest absolutnie panem Śliwką na boisku, a też gdzieś te początki przed laty miał, a gdzie on tam do reprezentacji, przecież on w ataku sobie nie poradzi, radzi sobie w ataku, radzi sobie w przyjęciu, jest poza tym tygrysem na boisku. Wszystko przed tym chłopakiem. Ja bardziej myślałem o tym, żeby ten Bartek tą chwilę tutaj wykorzystał dla siebie, a jeśli wykorzysta dla siebie, no to my z tego powodu będziemy mieć radochę. Także to bardziej tak, ale Zaksa to jest jakość, pamiętajmy, a poza tym tak, no przegraliśmy z Trento 2-3. Po malutku. Myśmy wygrali dwa finały z Trento. Przegraliśmy 2-3. No w sporcie czasami jest tak, że jeden wygrywa, przegrywa. Iga Świątek przegrała w Australii. Czy to oznacza, że ona jest słabą tenisistką? Nie. Nie można wszystkiego wygrywać. Po prostu, no taka jest prawda. Znaczy, tak no, się nie da po prostu. Nie da się, też. Nie da się. Więc szanujmy to 2-3 z Trento. Szanujmy to, że są trzy zespoły w dalszej fazie. Szanujmy, że na pewno dwa będą w ósemce. Czy my Ligę Mistrzów wygramy po raz trzeci z rzędu? Nie wiem. Nie wiem, czy my wygramy, bo tego nikt nie wie. Ale jeśli wygramy, to święto. Jeśli przegramy, też się świat nie zawali. My dzisiaj jesteśmy, myślę, z Ligą Włoską awangardą klubowej siatkówki na świecie. I to jest fakt. Czy polski zespół będzie pierwszy w tym roku w Lidze Mistrzów, czy drugi, czy trzeci, to tego faktu nikt nie zmieni. Kropka. Taka moja przecinek. Bardzo mi się ona podobała. Spójrzmy jeszcze na drabinkę. Gdzieś Kuba właśnie, myślę, że tą rozmową też nas na takie dobre strony naprowadził. Czasami warto się zainteresować bardziej tym, kto jeden dany mecz przegra, niż ten, kto wygra. Bo jak ktoś wygrał, no to się cieszy, jest szczęśliwy, nie trzeba się nim zajmować. No. A pamiętam, jak legendarny Bohdan Tomaszewski zawsze mi powiadał, a co będzie, jak zajmiemy czwarte miejsce? Najgorsze. Czy to znaczy, że to jest zły sportowiec,
zła drużyna, że mamy go zakopać głęboko pod ziemię? Nie. Pamiętajmy. Czasami ktoś jest pierwszy, czasami ktoś jest drugi, a czasami ktoś jest czwarty. Znaczy, mnie bardziej zawsze interesuje, co on zrobi, jak zajmie to czwarte miejsce. Co zrobi dalej? Co on, ale jeśli będzie miał dobre otoczenie, to się nie pogubi. Ale jak my mu stworzymy piekło, to o czym Kuba mówił. To może. To jest te wiśnie i ten karaluch. Krzysztofie, spoglądamy jeszcze na drabinkę. Ligę też, ale szybki rzut, bo widzieliśmy, wiemy oczywiście, Zawiercie zmierzy się z Kędzierzynem w barażu. Dalej czeka Trenta. Trento. I to już ćwierćfinale, więc w tym roku nie będzie finału Trento, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle. Na pewno, to jest po prostu niemożliwe. A Jastrzębski Węgiel też czeka na zwycięzcę pary Tour Friedrichshafen. Tak to będzie. To jest bardzo fajna drabinka i myślę, czy to Tour, czy Friedrichshafen, to Jastrzębski Węgiel będzie faworytem. Bez względu na to, czy to Francuzi, czy to Niemcy. I tutaj, nie wiem, może Mendes ma jakieś preferencje, ale sądzę, że jemu też jest obojętne, czy to będzie Friedrichshafen, czy Tour. Dobrze, patrzymy szybciutko jeszcze też na ligę, bo tak jak mówiliśmy tutaj, nic nie zwalnia. Liga Mistrzów, Ten mecz barażowy bodajże 7 lutego, jeżeli się nie mylę, Zawiercia. Czyli też praktycznie niedługo. Z Zaksą, więc to zleci raz, dwa. No a jeżeli chodzi o ligę, no to jutro ruszamy z 22 kolejką. Na początek Olsztyn ze Stalą Nysa. Bardzo ważny mecz w kontekście budowania ósemki playoffowej. Tak, no tutaj rozmawialiśmy z Krzysztofem, że Olsztyn z mojej perspektywy w trudnej sytuacji, bo bez rozgrywającego, ale mówisz, że widzisz to w jasnych barwach i że tutaj raczej Olsztyn... Nysa, która ciągle przez wielu kibiców jest takim światełkiem niespodziewanym w tej pierwszej ósemce, bo to był zespół, który przez moment był nawet drugi na początku ligi, bardzo często piąty. Czy zafiniszuje w tej ósemce, przypomnijmy, zespół, który się ledwo obronił przed spadkiem w poprzednim sezonie, dziś świetnie prowadzony przez Daniela Plińskiego, jest rewelacją moim zdaniem tej ligi i tak wszyscy się zastanawiają, no musi kiedyś wypaść, no na razie z tej ósemki nie wypada, bardzo ważny w związku z tym ten mecz dla Pliny i chłopaków. No i czy Lublin zdąży? No bo Lublin wystartował z falsarstwem potężnym ze względów zdrowotnych. Na to zdecydowanie jest ekipa na ósemkę. I teraz tak, no ale jak zdąży, to kogoś z tej ósemki wypchnie, bo na razie Lublin nie jest w tej ósemce. Strasznie fajny finisz tej ligi. No i ten Hicior, tak? No i Hicior, a Hicior w sobotę, bez dwóch zdań Hicior, Zaksa, Asseco Resovia. No właśnie, Asseco Resovia Rzeszów to jest potwór. Naprawdę, używam świadomie tego słowa, to jest siatkarski potwór. To jest wreszcie po latach zespół, który realizuje swój potencjał. Z bliska tak widziałem ich kilka tygodni temu z projektem. No po prostu to jest straszna trójka. To jest trójka zwierząt na skrzydłach. Myślę o Muzaju, myślę o De Falco i Klemenie Cebuli. Tak, Cebuli. Fabian przepięknie rozgrywa, wykorzystuje rewelacyjnie potencjał tego zespołu i powiem tak, Resovia to jest klub grający skutecznie i grający pięknie. Mogę to wreszcie po latach o Resovii powiedzieć, klub, do którego zawsze czułem ogromny sentyment. No to ja już słyszę, że masz swojego faworyta w tym starciu, ale to w ogóle będzie ciekawy mecz, bo widzieliśmy już, że trener Nikola Grbić zawitał ponownie do Polski i tam przypatruje się potencjalnym reprezentantom, więc myślę, że w tym starciu to będzie właśnie też ciekawe ze względu na Bartka Bednoża, no bo tutaj Nikola Grbić będzie mógł sobie pooglądać. No i na Fabiana Drzyzgę. Tak, bo kiedy, jak, no, jak w sobotę parę pokazać, panie Janusz trenerze. Drzyzga po dwóch stronach siatki, prawda? Tak, Muza i Kaczmarek. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja myślę, że chłopaki, tak naprawdę my często dziennikarze robimy te takie pojedynki, Janusz, Drzyzga, Kaczmarek, oni w ogóle na to nie zwracają uwagi, ale ja im też tak do końca nie wierzę we wszystko, co mówią. Jeszcze w nawiązaniu do Stali Nysa, widzę tutaj Ewa pisze, że po ostatnim meczu jest pod wrażeniem Kamila Kwasowskiego, ale Kamila my w tym sezonie już wielokrotnie, pamiętam, Zbyszek Bartman tu siedział i chwalił Kamila nie raz, nie dwa, tak więc to faktycznie dobry sezon. Słuchajcie, właśnie, Zbyszek Bartman, Krzysiu, pozwolisz, że ja jeszcze powiem, co u Zbyszka Bartmana, proszę, bo on zazwyczaj tutaj siedział po mojej prawicy i być może część widzów przyzwyczaiła się, a my byśmy chcieli gorące pozdrowienia do Zbyszka do Włoch przesłać i tak jak ze Zbyszkiem dzisiaj się kontaktowałam,
i mówię, co mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć. Te treningi z projektem Warszawa, które Zbyszek odbywał w ostatnim czasie, no chyba przyniosły efekt. Zbyszek w tym tygodniu poleciał do Włoch i tak patrzę tutaj, co mi napisał, żebym nic nie przekręciła. W 4 godziny się spakował, jak dostał sygnał. Wczoraj przeszedł testy i klub rozpoczął już procedurę transferu międzynarodowego, żeby w niedzielę mógł być w składzie Siena. No, Zbyszku, tak więc gratulujemy, trzymamy mocno kciuki, ale powiedział, że to nie jest tutaj nie ostatnie słowo, że on tutaj wróci jeszcze, tak więc Krzysztof, ty grzej mu krzesło, mamy tutaj trzecie, więc... Ja trzymam, ale jak tylko się pojawisz, oddaję. Dajcie znaka na czacie, czy takie trio byście chcieli zobaczyć w siatkarskich ligach. Zbyszek niech spokojnie sobie gra, dogrywa sezon. Zawsze będę pamiętał nastoletniego Zbyszka, wtedy chyba jeszcze w Politechnice Warszawskiej, jeszcze na starej hali, gdzie grali na kole w Warszawie, a to był już taki chłopak, który już był po treningach w Brazylii, bo on parę lat spędził jako młody chłopak w Brazylii. No absolutnie człowiek zaprzedany siatkówce. Strasznie go szanuję. I ja również. Tak więc Zbyszku, czekamy na ciebie, spokojnie, graj tam, dawaj czadu. A my wracamy, do was w niedzielę. Na dziś to wszystko. Przeleciało nam, Krzysztofie. Przeleciało jak szybciutko. Było? Fajnie było? Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie i tak powiedziałbym twórczo, myślę, że jeśli ktoś na żywo, to niech sobie otworzy te kilka wypowiedzi Kuby. Tak, to są zdecydowanie takie strasznie ważne spisania. I takie nawet sobie gdzieś, może nawet jak już nas nie słuchać, to jego powycinać. I czasami, gdy patrzymy na sportowców, to gdzieś sobie wrócić w telefonie do jednego czy drugiego zdania Kuby, bo to buduje taki troszeczkę dystans. Ja wiem, że kibic to właśnie skraca dystans i bardzo dobrze. Kiedy skracamy i rządzi nami serce, to okej, ale czasami te rządy gdzieś nad tą naszą miłością do sportowców niezachwianą musi przejąć głowa i wtedy myślę, że pomoże nam w tym te kilka słów, które tutaj Kuba u nas powiedział. Bez dwóch zdań. Podpisuję się też pod tym. Żeby nie było, grają nasze panie, bo trwa także następna kolejka Tauron Ligi. Widzę, że Unii Opole pokonało Radomkę Radom 3-1. To był tak naprawdę najciekawszy mecz tej kolejki, bo o ile pamiętam, ta kolejka ma wyraźnych faworytów, a to był mecz tego dołu po 7 punktów. Jaki mówisz wynik? 3-1. Takim wynikiem... Nie. Dla Unii Opole. Unii Opole, proszę Czyli bardzo. Unia Opole odskakuje, ma 10 punktów, o ile pamiętam. Radomka ma 7, ma punkt straty do ekipy Tarnowa, ale Tarnów jeszcze będzie swój mecz rozgrywał. Coś takiego, nie? Bardzo pięknie. I wiem, że pauzuje chyba ŁKS. I w związku z tym, jeśli Developers wykorzysta to pauzowanie, to przeskoczy ŁKS. Wszystko wskazuje na to, że Developers wykorzysta, bo wygrał dwa pierwsze sety do 17 i do 16. No ale oczywiście ŁKS będzie miał Pałacem Bydgoszcz. Mecz mniej. Pałac Bydgoszcz osłabiony. Monika Gałkowska pożegnała się. Słuchajcie, ale no tematów, jak widzicie, jest wiele, ale wrócimy do pewnych kwestii także w niedzielę. Tam, myślę, podsumujemy sobie także to, co się wydarzyło w następnej kolejce Tauron pierwszej ligi, bo my, Krzysztof, także tutaj pierwszą ligę czasami poruszamy. Bardzo chętnie. A tam w czołówce dzieje się naprawdę dużo. Poziom pierwszej ligi, a zwłaszcza tych czołowych zespołów, kilkakrotnie miałem okazję właśnie tam gdzieś w ostatnich latach komentować te mecze na szczycie pierwszej ligi. Słuchajcie, to tak nie wyglądały mecze przed 10 laty w plus lidze. Było wiele gorszych meczów niż dzisiaj na szczycie, a może nawet do dzisiaj czasami się zdarzy jakiś gorszy, a tam się fajnie gra. Więc jest co oglądać w naszej siatkówce, oj zdecydowanie. Słuchajcie, bardzo uprzejmie dziękujemy wam za ten dzisiejszy program, za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy, że byliście tak aktywni tutaj na czacie. Zachęcamy was także, abyście byli aktywni w naszych mediach społecznościowych, Instagram, TikTok, Twitter. Jesteśmy wszędzie. Przypominam także o tym, że trwa nasz konkurs i czekamy na wasze zdjęcia z hashtagiem Siatkarskie Ligi i małpką Siatkarskie Ligi. Możecie nadsyłać zdjęcia albo rolki, wrzucić je na Instagrama. No i tym sposobem bierzecie już udział w naszym konkursie. Krzysztof Wanio. Dziękuję. I Ola Rajewska. I kłaniamy się bardzo serdecznie. Życzymy wam spokojnego wieczoru i pięknych siatkarskich emocji w najbliższych dniach. Do zobaczenia. Na razie.